Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana i co jej powiedział. Oto słowo Pańskie. Tak, zastanawiam się, co tu wam powiedzieć, żeby za długo nie mówić, żebyśmy kiedyś wyszli z tego kościoła. Znaczy, widzicie, dzisiejsza Ewangelia tak mi się kojarzy z taką pewną cechą miłości, że prawdziwa miłość ma taką cechę, że prawdziwa miłość jest uboga. To jest jedna z takich cech, trzech. Prawdziwa miłość ma trzy takie cechy podstawowe i to jest jedna z tych trzech podstawowych cech miłości – ubóstwo. I na czym polega ta cecha miłości – ubóstwo? Że prawdziwa miłość jest uboga, prawda? Cechuje ją ubóstwo. No wiecie, nam ubóstwo się kojarzy z jakąś biedą, z jakąś nędzą, prawda, z jakimś brakiem. A ubóstwo miłości polega na czymś w sumie dokładnie odwrotnym. Mianowicie w miłości to jest tak, że ten, kogo kocham, ten człowiek, którego kocham, to jest całe moje bogactwo, to jest moje wszystko, prawda? Jak mam tego, którego kocham, jak jestem z tym, z którym kocham, to mam wszystko. A jak nie ma tego, którego kocham, to nie mam nic i nic nie jest w stanie mi go zastąpić. Zobaczcie na Marię Magdalenę przy tym grobie. Nie ma Jezusa. Dla niej nie istnieje cały świat. Cały świat nie ma znaczenia. Zobaczcie, aniołowie siedzą tam, w miejscu, gdzie był Jezus. Nie ma to znaczenia. Aniołowie z nieba. Nie ma to znaczenia. Gdzie jest Jezus? Gdzie jest mój ukochany? Rozumiecie? Ubóstwo. Jak jest mój ukochany, jest wszystko. Nie ma ukochanego, to wszystko nie ma znaczenia. Nie? Tymczasem zobaczcie, że no z nami to jest trochę tak, czy taką miłością, zobaczcie, kocha nas Pan Bóg. Zobaczcie, co Bóg pokazał w Jezusie. Tak właściwie pasowałoby dzisiaj też przeczytać drugi fragment z drugiego rozdziału listu do Filipian. Taki fragment, który się nazywa, tak nazywają go, hymn o kenozie. Dlaczego o kenozie? Bo tam jest mowa właśnie o ogołoceniu. Kenoza to jest ogołocenie, opróżnienie się, ogołocenie Jezusa, prawda? Że święty Paweł mówi, zobaczcie, mówi, Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, mówi, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Ale mówi święty Paweł, ogołocił się ze wszystkiego, odłożył się, odłożył wszystko, żeby być z kim, żeby być z nami, żeby być ze mną, żeby być z tobą.
Właśnie taką miłością kocha nas Bóg, że dla Boga wszystko nie ma znaczenia, znaczenie masz Ty. No i tego doświadczamy na każdej mszy świętej, że zobaczcie, to trochę dla nas jest to trudne, ale właśnie dokładnie o to chodzi, że Bóg na mszy świętej przychodzi kompletnie ogołocony ze wszystkiego. Nie, że właśnie w postaci takiej marnej hostii On nie ma kompletnie nic. Przychodzi, bo kto jest Jego skarbem? Kto jest skarbem Boga? Kto? No, trzeba powiedzieć, każdy powinien powiedzieć, ja jestem skarbem Boga. Właśnie nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę, że wszystko, co Bóg robi przez wieki, wszystko, co jest opisane w Piśmie Świętym, wszystko, cokolwiek Bóg zrobił, wszystkie decyzje, jakie podejmuje, działania, jakie podejmuje, to wszystko jest nastawione na kogo? Na człowieka. Zobaczcie, nie da się znaleźć przez całe wieki istnienia ludzkości, nie da się znaleźć w Piśmie Świętym, nie da się znaleźć niczego, co by świadczyło, że Bóg robi coś dla kogo? Dla siebie. On wszystko robi ze względu na nas, ze względu na człowieka, ze względu na ciebie. Stworzył świat ze względu na kogo? Na człowieka. Sam stał się człowiekiem, po co? Ze względu na nas, ze względu na człowieka. Umarł i zmartwychwstał, po co? Ze względu na nas, ze względu na człowieka. Przychodzi na każdej Eucharystii, po co? Do nas, ze względu na nas, ze względu na człowieka. Właśnie zobaczcie, taką miłością kocha nas Bóg, nie? I On mówi, ja cały jestem Twój, wszystko jest dla Ciebie, wszystko jest ze względu na Ciebie. Natomiast zobaczcie, z nami to jest trochę gorzej. Otóż nie mówiąc o miłości do Boga, ale nawet o takiej miłości między nami, to zobaczcie, że my mamy trochę tendencję, żeby tą miłość traktować tak zaliczeniowo, nie? No dobra, tam spotkałem się z Tobą, potrzymaliśmy się za rękę, pogadaliśmy, kawę wypiliśmy, dobra, no to teraz Cię odprowadziłem do domu, wracam do siebie zająć się swoimi sprawami, nie? Prawda? Teraz właśnie trzeba jakby trochę mierzyć, jeżeli chcę się dowiedzieć, nie? Czy moja miłość jest prawdziwa, to trzeba mierzyć ubóstwo mojej miłości, prawda? Ubóstwo, czyli właśnie porównywać swoją miłość do miłości samego Boga, czy choćby do miłości Marii Magdaleny, dla której nic nie ma znaczenia, cały świat nie ma znaczenia, sprawy nie mają znaczenia, nic nie ma znaczenia. Po pierwsze, potrzebuję odnaleźć mojego, co ukochanego. Nie? I wszystko jest zogniskowane tutaj, wszystko jest podporządkowane tutaj. Ona wstaje wcześnie rano, jak jeszcze było ciemno, ona biegnie do grobu. Ona chce pobyć choćby blisko miejsca, gdzie jest złożone ciało ukochanego. Rozumiecie? Właśnie to jest ubóstwo miłości. Jest mój ukochany, jest wszystko. Nie ma go, to wszystko nie ma znaczenia. Właśnie, i teraz się trzeba przyjrzeć, nie? Na przykład, jeśli twierdzisz, że kogo kochasz, nie? Jeśli twierdzisz, że kogoś kochasz, to gdzie on jest właśnie w twoich wyborach, w twoich decyzjach codziennych, w twoich codziennych działaniach, nie? Prawda? Gdzie ten ktoś, o którym twierdzisz, że kogoś, że go kochasz, to właśnie jest w twoich wyborach, decyzjach, w twoich planach, w twoich celach, w twoich marzeniach? Gdzie on jest? Czy on rzeczywiście jest w centrum, czy jest jakimś tam dodatkiem do twojego życia? Trzeba się przyjrzeć. I ostatecznie to pytanie trzeba zadać wobec kogo? Wobec kogo? Wobec Pana Boga, prawda? Ostatecznie tu jest to pytanie. Gdzie tak naprawdę jest Bóg? W moich decyzjach, w moich wyborach, w moich działaniach, właśnie w moich planach, w moich marzeniach, w działaniach, jakie podejmuję, gdzie On w tym wszystkim jest, nie? I to jest właśnie ostatecznie miara miłości. Tak się mierzy miłość. My myślimy, że miłość mierzy się uczuciami, namiętnościami, takimi tam rzeczami. Czasami mamy właśnie bardzo silne podejście, takie zaliczeniowe do miłości, nie? Coś tam odfajkowałem i dobra, z głowy, prawda, niech ten drugi będzie zadowolony, nie? I już, nie? Ja wiecie, kiedyś mnie przeraziło, przepraszam, że to powiem, bo tu głównie są kobiety,
Kiedyś mnie przeraziło, jak dawno temu kiedyś przyjechała do mnie kobieta i mówi, że spowiednik jej tak powiedział. Nie? Spowiednik. Że przecież pani jest kobietą, to pani wie, co robić, żeby zadowolić męża i żeby sobie okręcić męża wokół palca. Nie? Że rozumiecie, odwoływał się do kwestii cielesnych, prawda? I ja, wiecie, mnie to wstrząsnęło, mówię, wie pani co, ale to chyba w małżeństwie nie o to chodzi, nie? Żeby podporządkować sobie człowieka, żeby, prawda, omamić człowieka drugiego jakimiś tam namiętnościami, zatkać mu gębę tym, co mu smakuje i uważać, że sprawa jest załatwiona. No to zupełnie nie o to chodzi, nie? Właśnie, więc miłości nie mierzy się namiętnościami, zmysłami, nie wiadomo czym. Warto przyjrzeć się, na ile uboga jest moja miłość. Właśnie tak uboga w tym sensie, o którym próbuję powiedzieć. Na ile moja miłość do Boga, czy do człowieka, wobec którego deklaruję moją miłość, jest uboga. Czyli na ile ten człowiek, czy Bóg po pierwsze, po drugie człowiek, którego kocham, na ile rzeczywiście ja się liczę w moich planach, marzeniach, projektach, wyborach, decyzjach, w moich codziennych działaniach, w moim myśleniu, prawda, w tym, w jaki sposób się zachowuję, w jaki sposób postępuję. Na ile ten ktoś, po pierwsze Bóg, jest rzeczywiście w tym wszystkim obecny, na ile rzeczywiście ten ktoś, po pierwsze Bóg, w moich oczach jest rzeczywiście moim najważniejszym skarbem. Amen. Ale dziś właśnie warto pamiętać o świętej Marii Magdalenie właśnie i o jej miłości, właśnie o tej głębokiej miłości, nie? I właśnie przyglądać się swojej miłości, że jakość naszej miłości to się objawia właśnie w naszych codziennych wyborach, decyzjach, właśnie w tym, na ile się w naszych wyborach, decyzjach, planach, w zachowaniach, postępowaniach, na ile rzeczywiście się liczymy z tym, wobec którego deklarujemy miłość. Widzicie, właśnie tego Jezus uczył, że co prawda Go już nie widać tak jak dotąd. Maria Magdalena chciała Go uchwycić tak jak dotąd Go miała. Jezus Marię Magdalenę uczył tego i później apostołów, że No nie widać Go jak dotąd, już nie będą Go widzieć tak jak dotąd, ale właśnie mogą pokazać światu Jego obecność właśnie swoim zachowaniem, postępowaniem, decyzjami, wyborami, że w ten sposób mogą pokazać światu, że jest ze mną ktoś, z kim ja się co liczę, nie? Liczę się z obecnością kogoś, kto mnie kocha i kogo ja kocham. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.